Cześć, witajcie detailingowy dziadzia Automotive Car Wheel Cleaner. Chyba to jest pierwszy film z tym produktem, z tą firmą ogólnie. Znaczy, było na pewno otworzenie paczki komisyjne. Teraz tak, zacznę od zapachu, czyli klasyka z mojej strony. I tu mamy zasadę przełamaną jakąś cytryną. Przyjemnie, nie jest źle. Tak jak widziałeś, od 1,30, od 1 do 30, przepraszam, do 1 do 5. I od razu powiem, że do 1 do 5 szkoda prądu. No w ogóle dno i wodorosty, nic się nie dzieje. Zero piany, zero poślizgu, ogólnie dramat, naprawdę dramat. Od 1 do 5 zaczyna się coś dziać. Powiedzmy, że jest w miarę przyjemnie. Produktu zostało mi tyle, ale to jest rozcieńczone 1 do 1. I tu się zaczyna dopiero dobrze. 1 do 1 można powiedzieć, że jest fajnie. To zdejmowanie brudu jest całkiem niezłe, bezdotykowo. I zaczyna się całkiem przyjemny poślizg. Produkt, czy jest bezpieczny? Tak, jest bezpieczny. I to będę chciał Ci pokazać w dalszej części filmu, bo dla mnie produkt jedziemy tylko i wyłącznie koncentratem. I wtedy jest sens. Czy wyjdzie tanio? No nie, kurczę, tak naprawdę po mojemu, jak ja myję felgi, umyłem 3 komplety i po produkcie. Już, i po wszystkim, dokładnie, 3 podejścia za taką butelkę, to jest pół litra. Koncentrat, mega poślizg, mega piana, mega domywanie, fajne domywanie bezdotykowo, oczywiście jako mycie wstępne, naprawdę. Fakt, że pokażę Ci to na bardzo świeżej powłoce. Ale na świeżej powłoce tak naprawdę to no można, ale warunki jesienne. Większość produktów sobie poradzi, ale tutaj sprawdzałem też na Mańku z tyłu, rewelacyjnie. Porównywałem, nie wrzucałem filmu, byłby za długi, porównywałem sobie 1 do 5 i, bo patrzę na Mańka i prawa strona, lewa strona, przepraszam, kierownika. Tak, przód i tył, było 1 do 5 i 1 do, i koncentrat. I zdecydowanie koncentrat wypada lepiej. Jeżeli chodzi o zbieranie brudu, zmiękczanie, o tak, ilość zebranego brudu bezdotykowo. No tutaj robi to fajnie. Ten produkt jest taki, troszeczkę taki jakby oleisty, bardzo przyjemny, bardzo fajny. Mam wrażenie, że już go miałem, nie będę ukrywał. Tak, że taki zapach, ta praca, no ale to no, nie da się ukryć. Przy takiej ilości chemii będą podobne produkty, no albo może nawet i te same, inaczej pachnące i w innym opakowaniu. Tak to już jest. Teraz tak, czy produkt jest bezpieczny? Jest bezpieczny. Na pewno jest bezpieczny dla powłok, to w ogóle nie ma tematu. I kolejna fajna rzecz, w ogóle nie zamula hydro. W ogóle. Na powłokach, na wolwiaku odtykanie, czyli domywanie w koncentracie. Piękna sprawa, naprawdę. Jeżeli chodzi o woski, nie wiem. Nie mam pojęcia, bo nie miałem felg z woskiem, ale podejrzewam, że też będzie bezpieczny, bo w dalszej części filmu, na którą Cię właśnie zapraszam, pokażę Ci zabawę koncentratem i pokażę Ci też, jak wygląda porównanie, raczej nie, inaczej. Chciałem sprawdzić też mycie opon i też fajnie w koncentracie, fajny poślizg. Czy zbiera dressing, bo dla zabezpieczeń takich trwałych, bo mam na Volvo mega trwałe zabezpieczenie i te opony, które zobaczysz na Volvo, mają też grube zabezpieczenie, gdzie film już był i tam pewnie burza mózgu, pewnie Marcin też się tam co nieco wypowiedział, że bez docierania, ale ja tak chciałem. Ja tak chciałem, żeby go położyć, niech się wchłania, niech się dzieje co chce. Nic nie ruszył, to w ogóle nie ma tematu. Chciałem sprawdzić w Mańku, bo położony mam dressing, który jeździ już miesiąc i wiadomo jak to w aucie, tył ma gorzej, przód ma lepiej. I od razu powiem, z tyłu osłabił mi trochę dressing, ale on się tam już praktycznie kończył, chociaż pomimo, że hydro było, później chwilowo, chwilę odczekałem, hydro się pojawiło, a przodu w ogóle nie ruszył. Także bezpieczny też jest dla dressingów. Czyli śmiało możesz lecieć koło, czyli felgę i opony. A najlepiej polecam 1 do 1 i wtedy to będzie taki troszeczkę złoty środek. A bezdotykowo w koncentracie i cała zabawa. No dobra, słuchaj, z mojej strony wszystko. Fajny produkt, nie będę ukrywał. A, i atomizer. One nie są fajne. One są ciężkie w użytkowaniu. Po chwili użytkowania boli rąsia. Naprawdę ciężko, trzeba walczyć z tym uderzeniem. Bardzo topornie chodzi, ciężko. Nie ma tej przyjemności z tylko naprawdę walka. Z tym atomizerem jest walka i nie potrafi zarzucić takiej idealnej chmury. No niestety wali tego materiału dużo. No dobra, zapraszam Cię do dalszej części filmu. Powtórzę się po raz kolejny. Zobacz, jak wygląda jazda z koncentratem i jak wygląda koncentrat na
Ojejku. Tak, koncentrat, dokładnie. Koncentrat na oponach, czy zbiera dressingi. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!